Właśnie tak wygląda ten twój wolny czas? Wiesz, ja mówię, że zresztą rozmawiam z tobą cały czas o tym i mówię też to na moich szkoleniach i wykładach, że musimy mieć równowagę, że nie da rady już. Ja oczywiście kiedyś byłam taka mądra, że non stop pracowałam, a nie umiałam odpoczywać, bo nawet jak odpoczywałam, to miałam wyrzuty sumienia, że nie pracuję. A teraz właśnie moją taką największą rozrywką oczywiście jest to, żeby się położyć, pospać i poczytać. No ale mam też zwierzaki. Jest Bono, z którym uwielbiam tu chodzić na spacer. W ogóle miejsce, w którym mieszkam, jest cudowne, bo jest wspaniały las. Jeszcze nie zniszczony przez tych wszystkich turystów i bałaganiarzy. W ogóle tutaj nasze sąsiedztwo też, cała społeczność lokalna dba o to, żeby w lesie właśnie nie było śmieci. A jak ktoś zobaczy, że coś, to jakoś tak staramy się pilnować tego. Więc to jest taka dla mnie, w ogóle wiesz, jak mam tak już bardzo też tak skłębione myśli, to sobie mówię, dobra, idę z Bono, usiądę sobie tam przy macierowych bagnach i tam sobie posiedzę, bez telefonu, zwróć uwagę, potrafię już wyłączyć telefon. No właśnie, ja chciałam zapytać, to czy potrafisz wyłączyć telefon i być totalnie poza zasięgiem? Tak, potrafię, na przykład zrobiłam tak wczoraj. I dzisiaj... I nie masz już tego, że może ktoś zadzwoni, może mi coś zaproponuje, wiesz, ekstra. Wiesz, myślę, że jeśli ma coś ci zaproponować i wybrał ciebie, to i tak się do ciebie dodzwoni. I to nie jest tak, że my musimy za każdym razem być, bo się tak nauczyliśmy, gdzieś tam ta epoka nas przyzwyczaja do tego, że cały czas musimy być w zasięgu, cały czas musimy kontrolować. Nie zadzwonił dzisiaj, co to się stało, tak? Musimy też dać ludziom za sobą zatęsknić. A masz coś takiego, że nie możesz wyjść na przykład w dresie z domu albo bez makijażu, bo ktoś cię zobaczy, zrobi zdjęcie? Nie, zobacz, ja dzisiaj, zobacz, proszę Państwa, jestem dzisiaj bez makijażu totalnie, tylko tradycyjnie pomalowałam sobie usta, bo jakby te usta w ogóle robią, że mamy twarz. Ja w ogóle mam taką urodę kostuchy, wiesz, taką bladą w ogóle i tak dalej, więc maluję to, ale ja bardzo często chodzę bez makijażu. Aczkolwiek na przykład moi synowie, jak widzą mnie bez makijażu, tak reagują: Jezu, się dzisiaj czujesz? Ja mówię, nie, po prostu się nie umalowałam.